Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Neverwinter Nights. Odnaleźliśmy Arklema, który okazał się liszem. Musimy mu pomóc się wydostać. Inaczej nie przejdziemy przez drzwi. A za tymi drzwiami przecież jest Mogrim. Jak ten lisz też dał się złapać? Chociaż ten Mogrim to ma być niby mocniejszy. To ma nie być byle kto. Wow, co tu się dzieje? Hola. Kurwa, zajebę mnie. No nie spodziewałem się tego, cholera. Motherfucking fuck. Jeszcze mamy walczyć? Do tego to nie wiedziałem, że tak będzie. Co jest? Co tak słabo? Puściany szmaciarz. Do boju. Muzyczka spoko. Wszyscy do boju. Co jest, kurwa? Sukin syn. Ten golem wygląda poważnie, a nie jest. I co? No chyba zniszczyłem, tak? A, to jest, tu jest jeszcze. Hych. Rzucę czarne macki, to ten Arklem oberwie, będzie chujowo. Dobra, nie ma go, tak? Spoko. O, jest jednak. No halo. Wow. Wow. Jaki kurde ślad śmierci czy coś.
Co? Zniszczenie czterech kadzielnic jest kurwa problemem? I od razu go, 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 go. Zaryzykuję. Kocham! Nadciąga niziołkowa śmierć! Rzucasz ten czar, czy mam ci zrobić krzywdę? Okej, nie rzucasz, tak? Spoko. Kurde, pokończyły mi się tu. Jakby to zrobić szybko, nie? Rzucam w sumie najmocniejszy. Bo ten debil tu stoi, bo byśmy go zabili, nie? Ale ten debil tu stoi, kurwa. Oberwie zaraz i będzie lipa. No lipa jest, nie? No dobra, rzucę tu czarne macki. Patrz, nie obrywa jebany. A teraz? Barwa, dobra. Stało się, wreszcie wolny. Ach, gdybym mógł osobiście wywrzeć pomstę na Mogrimie za takie upokorzenie. Dziękuję ci za mą wolność, śmiertelniku. Otworzę teraz drzwi do mojego sanktuarium. Możesz zająć się Mogrimem wedle własnej woli. Niech cię tu jednak nie będzie, kiedy powrócę. Wow, to na pewno się musimy przygotować. To nie będzie pewnie łatwa walka. Rzucam na siebie wszystkie czary ochronne, przyspieszenie. Więc tak. Lecimy. A jeszcze portal, tak? Mogrim! Jeszcze nie tu? Co tu się dzieje? Nie dam rady. To są ci pradawni. Czy wyrzekasz się swej wiary, pana i narodu, który cię zdradził? Wyrzekam się.
Czy poprowadzisz naszą niepokonaną armię w imię swej nowej pani? Tak, poprowadzę. Stań się więc przerażającą, czarną strażniczką naszej pani Muragi. Tak, jak to było przewidziane. Tak właśnie się stanie. Neverwinter ugnie się przed naszą potęgą. Musisz jak najszybciej odnaleźć pozostałe słowa mocy. Strzeż się jednak. Hedralin będzie chciała... Nie dopilnowałeś swoich obowiązków, Mogrimie. Ktoś tu wtargnął. Słowo mocy nie może spaść w ich ręce. Zabierz Aribet i uciekajcie. Sama przyzwę sługi, które pomogą mi zgładzić tych... O kurde. To taka faza. Oni to ci jaszczuroczłeki to jest pradawna rasa, pamiętamy, nie? Może z... poszukiwań tych, kurde, właśnie ich ruin. Kocham tę robotę! O! No i jednak Aribet się przyłączyła, kurde, ale dziwnie, nie? Ogólnie... Nie wiem, co bym... Nie wiem naprawdę, jak można dać się przekonać. Chyba, że po prostu rozkminiła, że tam straciła tego swojego ukochanego jednak, no nie? I rozkminiła, że chuj, tam nie ma sensu. I że ogólnie w ogóle bez sensu, że go zabili, bo ktoś musiał ponieść karę. Nie było szans, żeby jakieś zrozumienie tutaj było. To ja ich wszystkich też pieprzę. W sumie. Pewnie sobie pomyślała i tyle, no. No jak mam tak dalej żyć, to wolę sobie, kurde, to jest po prostu... Równie dobrze mogę, kurde, wszystko zniszczyć, nie wiem. Może tak sobie pomyślała. Ale kto wie, w końcu jakaś nowa magiczna laska. Myślałem, że z Mogrimem będziemy walczyć, ale chyba jednak później. Laska świętego. Leczenie. No jest tak, jak mówił tamten uwięziony Gostek, kurde, że poszli szukać tych słów mocy. Musimy się po prostu jak najwięcej na ten temat dowiedzieć i tyle. Notatka znaleziona przy ciele wskazuje, że są to zwłoki szpiega, który był na usługach Arina Genda. Jego misją było strzec Lady Aribet przed grożącymi jej niebezpieczeństwami. Musimy z Arinem Gendem pogadać, powiedzieć mu, co się stało. Tu jeszcze siedziba. Dziennik Mogrima. Co ja jestem, juczny osioł? Zdejmijcie to ze mnie! To już za wiele. Ten mały notatnik wypełniony jest dobrze ci już znanymi bazgrołami Mogrima. Kilka zapisków jest dość ciekawych.
Wieża jest nasza. Ten głupiec o przerośniętych ambicjach Arklem zbytnio mi zaufał. Z chęcią zakończyłbym jego nieumarłe istnienie, ale jego demoniczna wiedźma odesłała go zbyt szybko. Cóż, już nigdy nie skorzysta z jej rad. Zadbałem o to. Jednakże Moraga nie jest ze mnie zadowolona. Do tej pory czarodzieje, których rozesłałem z wieży, znaleźli tylko jedno ze słów mocy. Ona potrzebuje ich wszystkich. Wkrótce zdobędziemy to, które znajduje się w Neverwinter, a kiedy odnajdziemy trzecie i ostatnie, spełnią się życzenia Moragi. Jestem przekonany, że się nam powiedzie. W Neverwinter szaleje zaraza, tak jak przepowiedziała Moraga. Każdy dzień śmiertelny żniw czyni ją silniejszą. Już może się objawiać w cielesnej postaci, a po wybuchu wojny stanie się jeszcze silniejsza. Doniesiono mi, że temu staremu głupcowi na Szerowie udało się powstrzymać zarazę. Uzyskał pomoc od jakichś poszukiwaczy przygód. To bez znaczenia. Co miało się stać, już się stało. Neverwinter jest osłabiony, a Moraga silniejsza. Powiedziała, że egzekucja tego głupca Fentika tylko nam pomoże. Wkrótce jego największy champion będzie nam służył zamiast niego. No właśnie. Wielcy kapitanowie codziennie podrzynają sobie gardła. Spodziewałem się tego. Nie obchodzi mnie, który z nich zwycięży. Najlepiej, żeby powybijali się do nogi, bo nikt z nich nie poprowadzi armii wbrew temu, co im obiecałem. Nocne wizyty Moragi u Aribia to odniosły pożądany efekt. Niedawna paladynka przybyłaby stać się jej wierną służką. Ona poprowadzi wielką hordę w imię Moragi. Słowa będą nasze i Moraga zatriumfuje. To będzie dzień naszego zwycięstwa. Okej, ale chyba nie... Muszę coś powywalać ogólnie. Ale jest równo, czemu już przeciążony? No i tak będziemy się teleportować, no nie? Tu nic nie ma więcej, więc się po prostu teleporcik do Arina. Witam cię. Tak się porobiło. Tak też się właśnie porobiło. Mamy szczęście, że udało ci się odnaleźć kultystów ukrywających się wśród czarodziejów głównej wieży w Luskanie. Staje się jasne, skąd mają tyle mocy i działają tak skrycie. Odkryłem wszystko, co mogłem o sakcie w głównej wieży. Dobra robota. Wiedziałem, że wiara, którą Lord Nasher w tobie pokłada, była uzasadniona. Tak więc powiedz mi, co wiesz. Rozumiem. Nasz przeciwnik jest bardziej nieuchwytny, niż podejrzewałem, gdyż imię tego Mogrima jest mi nieznane. Tak jak i ta istota, którą opisujesz jako jego władczynię. To, że Lady Aribeth stała się czarną strażniczką, a nawet prowadzi ich gromadzącą się armię, jest o wiele gorsze niż wszystko, czego się obawiałem. Zaiste ponure wieści. Lecz jakie są cele owego Mogrima? Udało ci się dowiedzieć, co popycha go do tego szaleństwa? Powiedz Orinowi o słowach mocy. To chyba pierwsza dobra wiadomość, którą otrzymałem. Dowodzi, że wiele jeszcze nie wiemy i musimy szybko to nadrobić, jeśli mamy przetrwać. Lecz przynajmniej daje nam nadzieję. Dobrze więc, wracajmy prędko do Lorda Nashera, by opowiedzieć mu o twoim odkryciu. Być może wówczas postanowimy, jakie podjąć dalsze kroki. Może trzeba było nie zapijać Fentika? Przez wzgląd na Aribeth chociażby? W głównej wieży tajemnego bractwa wróg wreszcie ujawnił swą twarz. Mogrim Korotir, szaleniec, prorok, człowiek odpowiedzialny za wyjącą śmierć. W ślad za tymi wieściami podążyły te o drugiej zdradzie. Aribeth oszalała po stracie swego ukochanego i szukająca zemsty za jego śmierć przyłączyła się do Mogrima. Wspólnie zebrali przeogromną armię i przygotowali atak na Neverwinter.
Miastu jednak groziło jeszcze większe zło. Słudzy Mogrima poszukiwali słów mocy, wywodzących się ze starożytnej, dawno zapomnianej magii, dzięki którym można by zniszczyć całą północ. Dlatego też wysłano bohaterów Neverwinter na północne pustkowia zamieszkane przez plemiona Utgardu. Mieli tam odszukać te zagubione artefakty. Gdyby Mogrim odnalazł słowa mocy pierwszy, oznaczałoby to pewną klęskę Neverwinter. To my jesteśmy pewnie tymi bohaterami, nie? O, cała ekipa. Jak widzimy, można sobie po prostu zmienić towarzysza przy okazji. To powoli wchodzi nam w nawyk, nieprawdaż? Ponownie Neverwinter znalazło się w niebezpieczeństwie. Ponownie więc wezwano cię na ratunek. Tym razem będziesz meldować się bezpośrednio mnie. Po zdradzie Aribet, Lord Nasher z roli mistrza szpiegów uczynił mnie swą prawą ręką. Mówiąc szczerze, wolę pozostawać w cieniu. Jednak Neverwinter mnie potrzebuje, więc będę służyć bez słowa sprzeciwu. Móc służyć Neverwinter to zaszczyt, Ari, nie? Neverwinter potrzebuje teraz wszystkich swych sojuszników. Czy służą oni z obowiązku, dla chwały czy pieniędzy. Prześledziłem raporty moich zwiadowców w polu. Sytuacja jest naprawdę poważna. Armie luskańskie z Aribet na czele maszerują w stronę Neverwinter, pozostawiając za sobą jedynie śmierć i pożogę. Być może nawet bardziej niepokojące są wieści o orkach i niektórych z utgardzkich plemion przyłączających się do Aribet i luskańskiej armii, by grabić i plądrować. Czy twoi szpiedzy dowiedzieli się czegoś o Mogrimie? Te nieliczne raporty, które wspominają o Mogrimie, wskazują na to, że nie towarzyszy on armii Luskanu. Zdaje się, że pozostawił walkę Aribet. Uważam, że Aribet i luskańscy najeźdźcy są zaledwie przynętą, mającą odciągnąć naszą uwagę od prawdziwego zagrożenia. Przynętą? Nie było łatwo zebrać informacje o sekcie Mogrima. Wiemy jednak, że rozpaczliwie poszukują starożytnych artefaktów znanych jako Słowa Mocy. Chociaż nie wiemy jeszcze, czym są te słowa oraz dlaczego Mogrim ich pragnie, wiemy, że istnieją co najmniej 3 takie artefakty. Nie możemy dopuścić, by wpadły w ręce kultystów. Musisz odnaleźć te słowa przed Mogrimem. Jeśli zawiedziesz, obawiam się, że każde zwycięstwo przymierza lordów okaże się bez znaczenia. Czy wiesz, gdzie szukać słów mocy? Docierają do mnie raporty o ludziach Mogrima, przeszukujących wzgórza i góry na północy, puszcze na zachodzie, a nawet farmy rozciągające się na południu. Chciałbym mieć dla ciebie więcej wskazówek. Może uda ci się czegoś dowiedzieć od Liliany Cambridge, eksperta od starożytnych artefaktów. Twierdzi ona, że wie coś na temat słów mocy. Liliana obiecała ofiarować wszelką pomoc moim agentom. Znajdziesz ją w tawernie, w południowo-wschodnim rogu obozu. Wiem, że to zdaje się niemożliwym zadaniem, lecz nie znam nikogo innego, komu powierzyłbym tę misję. A co mam zrobić, jak już znajdę te słowa mocy? Jeśli znajdziesz jedno ze słów, przynieś je mnie. Moja podziemna sieć przetransportuje je bezpiecznie do zamku Lorda Nashera. Coś jeszcze? Żałuję, że nie mogę ci nic więcej powiedzieć. Nawet ta garstka informacji, którą ci przekazałem, drogo nas kosztowała. Wielu z mych najlepszych ludzi oddało za nią życie. Pójdę już. Życzę ci powodzenia. Od tego może zależeć los Neverwinter. Wszystko w moich rękach, jak zawsze. Tutaj mamy właśnie do wyboru sobie ewentualnych towarzyszy. Ha, dobrze znów cię widzieć. Ten radosny Gent też cię tu sprowadził, ha? Szukać słów mocy czy karocy, ha? Dobrze znów cię widzieć, Tomie. Miałem zamiar pójść na długi spacer i rozejrzeć się, czy nie ma tu gdzieś mojego starego kumpla Samiego, ale skądś żem wiedział, że my we dwoje znowu na siebie wpadniemy.
Cóż, żeby tu trochę skrócić, powiem, że tak jakby mnie złapano przy robieniu czegoś, czego nie powinienem robić w miejscu, w którym nie powinno mnie być. Więc pan Gent powiedział, że mam tu przyjechać, albo się tak myślało, że ty też tu będziesz, bracie, z tym swoim bohaterstwem i w ogóle, ale mogę się założyć, że cię nie zmuszano tak jak mnie. Czy wiesz cokolwiek o słowach mocy, Tomie? Ja? Skąd? Nie. Ale może chcesz podreptać do mroźnej kniei i poszukać. Dlaczego? Cóż, zawsze krążyły opowieści o dziwnych rzeczach w tych lasach. Przechodziłem przez nie ponad miesiąc temu i pamiętam, że widziałem niedaleko ścieżki jakieś ruiny. Mój przewodnik powiedział, że nie należało do jakiejś bogatej czarodziejki, która zamknęła się w nich dawno temu, a i mówił, że zbierała dużo dziwnych rzeczy, więc kto wie. Mój stary znajomy też mieszka w tej okolicy, się nazywa Wasz. Nie ufam mu bardziej niż mojemu prawnikowi, ale zna dobrze mroźną knieję. Będę zaszczycony, jeśli znów się do mnie przyłączysz, Tomie. Się rozumie, bracie. Można tu jeszcze pogadać, tak może właśnie z Tomem, o tej jego historii. Co Tom może dla cię zrobić? Po prostu chcę porozmawiać. Tomie, zawsze byłeś łotrzykiem? Zabawne, że o to pytasz. Przede wszystkim byłem urwisem z ulic Kalimportu i tam nauczyłem się ulicznego rzemiosła, ale nie zawsze tak było. Gdy byłem jeszcze milutkim, młodym chłopaczkiem, pewien dobrotliwy ludzki czarodziej zaczął sobie wiele po mnie obiecywać i wziął mnie do siebie. Przez jakiś czas byłem jego uczniem. To przecież tam poznałem mojego najlepszego przyjaciela samego. Był drugim uczniem. Gdyby wszystko się udało, byłbym teraz prawdziwym czarodziejem. Co poszło nie tak? Się rozumie, można zabrać chłopaka z ulicy, ale nie ulicę z chłopaka. Nie nadawałem się zbytnio do nauki i książek. Ten czarodziej, jak on się nazywał? Halasach? Widział we mnie coś, czego ja nigdy nie dostrzegłem. Powiedział, że zrobi ze mnie czarodzieja, czy mi się to podoba, czy nie. Myślałem, że byłbym cudownym złodziejem, jeśli mógłbym stać się niewidzialny i cały czas latać. Po prostu nie mogłem się doczekać, no i niestety Halasach miał w swojej wieży te wszystkie ładne rzeczy. Więc je ukradłeś. Się rozumie, że je ukradłem. Myślisz, że jak i ze mnie łotrzyk. I dostałem za niedobrą cenę na ulicy, choć gdy wróciłem, Halasach zbił mnie na kwaśne jabłko. Raz wędziłem księgę czarów Halasachra i sprzedałem za okrągłą sumkę. Raju, ale stary się wściekł. Jak wróciłem naokoło jego wieży, zanosiło się już na burzę. Oczywiście musiałem skłamać, że to sami zabrał księgę. Jak teraz o tym myślę, to chyba wtedy właśnie sami przestał być uczniem i wyleciał. Wyrzucili go przez ciebie? Cóż, nie nadawał się na czarodzieja i w każdym razie sami nie był jeszcze wtedy moim kumplem. Wynagrodziłem mu to, zostając nim później, kiedy sam skończyłem z nauką. Koniec moich nauk, czarodzieje to niezła historia. Jeśli cię interesuje, to kiedyś ci opowiem. Ale może później, teraz chyba mam ratować miasto, nie? Dobra, opowieść Toma się zaktualizowała. Gdy zdobędę wyższy poziom doświadczenia, czyli jak przejdziemy level, to można spróbować z nim znowu pogadać. Musimy porozmawiać z Lilianą i odnaleźć słowo mocy. Możemy tak z ciekawości jeszcze tu pogadać, zobaczymy co oni powiedzą. Słyszałem wiele opowieści o twych wyczynach w Neverwinter i Luskanie. Z całą pewnością jesteś człowiekiem wielkiego serca. Wypełniłem swoją powinność. Z tego co słyszałem, twoje czyny wykraczają poza zwykłe ramy służby. Mogę tylko mieć nadzieję, że moja chwała dorówna kiedyś twojej. Jestem Delen Czerwony Tygrys, szlachetny wojownik z łódkarskiego plemienia Czerwonego Tygrysa. Z całą pewnością razem z innymi najemnikami wykonujesz polecenie Arinia Genda i szukasz słów mocy. Tak się składa, że ja też to robię. Do zobaczenia. Chyba nie ma sensu z nim gadać w sumie. Oni się teraz przedstawiają tak, jakbyśmy się w ogóle nie znali, więc... Tak jakbyśmy nigdy nie rozmawiali ze sobą wcześniej, więc... Gdzie to? Co to za w ogóle? Co to za kurde? Co to jest? The fuck? Światło się zepsuło czy coś chyba, nie? Jesteśmy... Studnia Beorunny. Cokolwiek to jest.
No cóż, kilka lokacji sobie, jak widzimy, zwiedzimy, poszukując oczywiście tych słów. Na północy mroźna knieja, tutaj jakieś osady utgardzkie, gajdruidów, księżycowa knieja, Fort Ilkard jakiś. I tutaj oczywiście pójdziemy do karczmy, porozmawiamy z tą całą Lilianą i oczywiście zobaczymy, bo są jakieś świątynie, enklawy gwoździstego płaszcza, faktoria handlowa. Trzeba zobaczyć, czy możemy wydać na coś nasze 200 tysięcy. O, zniknął glitch, super. Ale to oczywiście już w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.